Witamy wszystkich na premierze naszego kolejnego single hopa, którym jest Enigma. Bardzo się cieszymy, że możemy tą premierę tutaj we Wrocławiu zrobić. Nie musimy nigdzie daleko jechać. Jutro rano nie obudzimy się w hotelu, a więcej na temat chyba powiem Marcie. Jest to chmiel, na który bardzo długo czekaliśmy. Chmiel, który płynął do nas z Australii. Miał parę miesięcy opóźnienia, ale w końcu dopłynął. Udało nam się to piwo uważyć. Piwo jest zrobione w takiej samej konwencji jak wszystkie nasze single hopy. 16 ekstraktów, tylko na słodzie pale ale. Chmiel Enigma 71 IBU, 6,2% alkoholu. Zapraszamy wszystkich do baru, zapraszamy do degustacji i podzielenia się z nami opiniami o tym piwie. Tak jest, my tam będziemy siedzieć tutaj na przy tych stolikach. To zaczyna. Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Jesteśmy w pubie Włodkowica 21 we Wrocławiu. Premiera Enigmy. Enigma Single Hop Session IPA. 16. Ze mną Marcin Olszewski i Łukasz Lis, czyli Dr. Brew. Strasznie długo żeśmy czekali na tę Enigmę. Ja nie wiem, to chyba na urodzinach było o tej Enigmie. Pierwsze newsy. Możliwe, jakoś tak. Na wiosnę, no. To wynikało z tego, że wyżeście liczyli na to, że piwo będzie, znaczy chmiel będzie na wiosnę zbierany, tak? Na wiosnę naszą, czyli no ich jesień. Dokładnie. Bo to jest Australia. Tak. No i chyba tak było, tylko ta tylko, że dopłynie potem pół roku, nie? Przeciągnęła. Albo znaczy jest też szansa, że takim, wiesz, wymianie informacji gdzieś, może nawet ja gdzieś dałem za szybko sygnał, dostałem jakiś, ja nie pamiętam już nawet jak to było. Dobra, nieważne. W każdym razie długo. Długo, za długo. Ale chyba warto było czekać. No. Nie wiem jak tam ludzie, ale no ja uważam, że bardzo fajny. Mi się kojarzy bardziej z Nową Zelandią niż z Australią, ale to tylko na plus. Ja lubię ten taki naftowy aromat. Mi się podoba stwierdzenie mojej dziewczyny, że takie trochę piwo mechanika. Ręce umazane smarem, tak? Ale rzeczywiście czuć taką nutę. Następny uważanie jest coraz jest. Tak, próbowałem, no i naprawdę fajne. To mnie na początku ten chmiel bardzo drażnił, ale po jakichś dwóch, trzech, czterech piwach, które spróbowałem na nim, to zostałem jego wielkim fanem. I ten aromat kokosowy jest genialny. Znaczy, ty jeszcze próbowałeś bez chmielenia na zimno. Nawet ja takie mam przeczucie, że to może być nasze najlepsze piwo. Co raczej. Ale to dla ludzi, którzy lubią kokosa. No, dla ludzi, którzy lubią soraczy, bo on jest bardzo intensywny. To jest rzeczywiście taki, że no jak ktoś nie lubi, to będzie to dla niego drażniące aż. Jest bardzo wiadomo, że go trudno porównać z niektórymi piwami, ale z singli myślę, że on może przyjąć prowadzenie. I kiedy on się pojawi? 2-3 tygodnie. No, czyli na Warszawę nie wyrobi się. Bardziej trzy chyba. Na Warszawę na pewno nie, bo Warszawę mamy za tydzień. Co nie cały tydzień. Nie, raczej 3-4, bo on dopiero był chłodzony leżak. Przepraszam, jak próbowaliśmy, więc myślę, że 3-4. Czyli gdzieś w listopadzie. No. Oprócz tego, co z nowości nas czeka? No właśnie, jest dużo piw uważonych, ale większość z nich to takie, co trochę sobie poleżakują. Aha, no tak, to też będzie film z degustacji, taki jak napisałem w komentarzach, pół produktów,
czyli Barley Wine i Risa. No. I one już fajnie smakują, natomiast nie będziecie mogli spróbować tych piw w tej formie. Bo całość ma trafić w beczki. Trzy rodzaje beczek. Po równo podzielimy to w beczki po bourbonie, beczki po rumie i po brandy. Tak. Po brandy. Znaczy nie, wydaje mi się, że to będzie najgorsze, ale okej, okay, zobaczymy. Ja nie lubię brandy. Powiedzcie, jak w Portugalii próbowałem. A brandy, czyli taki koniak nie z koniaku, tak? Nie z regionu koniak, czyli destylat z wina. No ale właśnie jak byłem w Portugalii, próbowałem piwa leżakowanego właśnie w tych beczkach, to pierwszy raz próbowałem wtedy. To byłem mocno przejęty, że można takie... Znaczy, fakt jest faktem, że dużo zależy od beczki, bo ja na przykład piłem kiedyś Fullersa z beczki po koniaku, to była dramat. Dramat, po prostu walił alkoholem taki nieprzyjemny. Natomiast piłem w Belgii teraz piwo w beczce po koniaku i to było Ambrozja. Niesamowite. Jeszcze będzie na blogu. Czyli to będzie gdzieś w zimie, tak? Tak, jeszcze nie wiemy. Późniejszej pewnie, bo jeszcze nie rozdaliśmy. Na przednówku. On już tam jest ile w browarze? Z półtora miesiąca, a jeszcze nie trafił do beczek, więc... Półtora miesiąca naprawdę fajnie był ułożony. Także... W beczkach no tak minimum 3 miesiące, a może i dłużej, zobaczymy. Za chwilę będziemy gotować też następną edycję urodzinowego piwa. Będzie zmiana receptury, czy to będzie powtórka? A to powtórka? Jeszcze nie... Nie wiem. Znaczy ja bym chciał zrobić tak, żeby powtórzyć to, co było. I drugie dołożyć. A zobaczymy, czy uda się jeszcze dołożyć. Żeby na drugie urodziny inne, były dwa piwa, na trzecie urodziny trzy i na 18. Tak. No właśnie, na pewno chcemy powtórzyć tą samą. Uważamy, że bardzo udane piwo. Często byliśmy o nie pytani, ale... Takie piwo, które blokuje zbiorniki na długo. Blokuje zbiorniki, blokuje bardzo długo ważenie. Mocne, czy... czarne, więc powiedzmy nie na lato, więc warto teraz do niego wrócić, nie? Co jeszcze warto powiedzieć? W przyszłym miesiącu, myślę, że można o tym powiedzieć, bo to chyba już czas. W przyszłym miesiącu prawdopodobnie Gonzalo przyjedzie. Uważymy z nim coś, jeszcze nie wiemy co. Natomiast w grudniu... A co w ogóle z tym piwem, które było ważone w Portugalii? Podobno świetne. Jeszcze nie próbowaliśmy. Chyba w tym tygodniu miał Gonzalo wysłać, bo jakoś z nim weekend rozmawiałem, mówił, że niebawem wyśle nam trochę tego piwa. No nie wiem, co powiedzieć, jeszcze nie ma. Jak będzie, słyszałem, że go już po prostu nie ma. Dużo z niego zostało sprzedane na którymś z festiwali. Nawet nie pamiętam nazwy, bo te portugalskie festiwale... Takie mają dziwne nazwy. No i w grudniu... Portugalskie. I w grudniu... jutro potwierdzę, jak nie będziemy mogli tego ujawnić, to się wydnie. Dobra. W grudniu będziemy ważyć z murem. I już tak dogadujemy recepturę, już są samoloty w sumie załatwione. Tu czy tam? Tu. I bardzo się cieszę. Czyli jest Justinem Hawkiem. Tak. Możecie zobaczyć wywiad z nim na blogu, bo byłem tam w tym roku chyba w kwietniu albo w zeszłym roku, no nie pamiętam. W każdym razie byłem w starym jeszcze browarze. Oni teraz potem zaraz byli dosłownie dwa tygodnie przed przenosinami do Bristolu, do większego browaru. Miejmy nadzieję, że będzie z rewizytą, to się chętnie wybiorę na ważenie do Bristolu, bo no, Moore słynie z naprawdę dobrych piw. Chociaż Justin jest taki introwertyk chyba. Nie był jakimś świetnym rozmówcą w czasie tego wywiadu. Strasznie skryty taki. Jak go odebraliście? Znaczy ja jak z nim rozmawiam, to myślę, że w odróżnieniu do mnie, tego czego mi brakuje, to jest często w jednym zdaniu zamknięcie całego sensu. A on potrafi to świetnie zrobić. Nawet... I potem można sobie pomilczeć. No, ja bym nawet nie mówił, że właśnie introwertyk, tylko że właśnie to już jest całkiem wysoki poziom semantyki, żeby w tym jednym zdaniu dokładnie to powiedzieć. Tak, to tak jak wiesz, tylko tacy rozmówcy do wywiadu są fatalni, nie? A to może tak, to nie wiem, ale... Bo to jest tak, że często moje pytania były dłuższe niż jego odpowiedzi, nie?
Jak byłem w Portugalii, był taki panel dyskusyjny, bardzo rozlazły, rozwięzły na temat różnych spraw. I w zasadzie właśnie kiedy przychodziło do przemówienia Justina, to on świetnie kwitował temat. W trzech zdaniach, czy tam czterech, zamykał temat. No wręcz powiedział, że wielu osobom tego brakuje właśnie takiej umiejętności. To mi też. Jaramy się, bo Mor to było jedno z pierwszych craftowych piw, którego spróbowaliśmy. To było jedno z właśnie zagranicznych. To jest właśnie piękne, że takie spełnianie marzeń, że kiedyś próbujesz piwo, nie wiem, Mora, czy jak Ale Browar Nogne, czy ten, i potem, czy tak jak Grzesiek Zwierzyna z Markiem Semlą spróbowali Berda piwo, oni Saruga Bay spróbowali w Londynie i to nie było przecież tak dawno, bo to było zanim założyli Pintę, ale to było może 6 lat temu, a teraz uważali piwo w Shuzeni, tak? W Japonii, no to jest, gdzie wtedy jeszcze tego browaru nie było. A pamiętasz takiego, wystawiłeś posta na temat otwierania się na możliwości, ten z tym, ten tu, ja tu pojechałem, tego poznałem. No, to było, że jedno co ważne, to czyn odważny i coś tam jeszcze. No, to dokładnie taką drogą trafiliśmy do Justina. No tak, no bo prostu pojechałeś, czyli to znowu jest moja zasługa. To jest znowu twoja zasługa. Ja sobie ostatnio tak usiadłem, pomyślałem, że jakby tak wielkie koncerny pomyślały i wysadziły ciebie z tego stołka, to pół kraftu by upadło co najmniej. Bo dzięki temu, że poznaliście Gonzalo, a Gonzalo tak, poznaliśmy dlatego, że ja pojechałem do Barcelony i go tam poznałem przez przypadek. Tak. Zaprosiłem do Polski przez przypadek, on przyjechał, spróbował waszych piw leżakowanych w beczkach, zachwycił się, wy żeście się dogadali, że uważycie razem, pojechałeś ważyć tam i spotkaliście Justina. A tam spotkałem Justina, mówię, to jest ten gość od Mura, niemożliwe. Idę sobie z nim, wiesz, pionę przybiję i zdjęcie strzelę. I tak od słowa do słowa. Przypadek? Nie, przeznaczenie. No ale wiesz, to naprawdę takie jedno z takich najfajniejszych w temacie piwa. Myślę, że największe i bardzo się na to cieszymy. No super. A co w tym roku jeszcze się pojawi, oprócz Soraci Ace i Annabelle? No, zbliżają się święta, więc na pewno Christmas? Świąteczne. Nowa wersja? Nowa, zdecydowanie nowa. Myślę, że zasób zostanie podobny, czyli też jakaś 18, też żytnia, żyto. Też ciemno, dosyć słodko. Natomiast że tym razem nie aż tak przyprawowo, a bardziej pomarańczowo. Aha. Teraz chcemy zrobić coś takiego troszeczkę lżejszego. Nie aż tak porzemnego, nie aż tak przyprawowego, bardziej owocowo świeżo. No on był mocno przyprawowy. Tak. On był mocno przyprawowy. Ja podejrzewam, gdzieś jeszcze butelkę mam, to można będzie wyciągnąć. On teraz pewnie będzie dobrze ułożony, taki, że będzie te przyprawy nie będą się tak gryzły. Nie? Zależy w jakiej temperaturze trzymałeś, bo ja miałem takie... W piwnicy. W piwnicy. No. Może być dobry. Do 18. A co miałeś, że co? Ja trzymałem w ciepłym, skisić się nie skisił, ale jakoś tak jest. No ale muszę powiedzieć, że wasze piwa naprawdę bardzo dobrze się przechowują. Miałem tam jakiegoś Summer Ale'a, który po dwóch miesiącach ktoś tam się, znaczy miesiąc po terminie coś się z nim zaczęło dziać, ale generalnie to naprawdę po kilka miesięcy po terminie jest wszystko okej. Okay. Znaczy, jak to robicie, skoro piwo jest i niefiltrowane, i niepasteryzowane? Kwestia czystości, no po prostu tam browarze bardzo dbają o to, żeby po każdym rozlewie maszynę dokładnie umyć, zdezynfekować. Ten weekend nie pędzimy, moglibyśmy jeszcze chyba troszkę dokręcić śrubę, ale też nie staramy się tego robić. Pozdrawiam Michała i Romę. To jest też ich duża inicjatywa, żeby jednak był ten czas, kiedy... Żeby nie na wariaty. Tak. Jest piątek, wszystkie zbiorniki są domywane, wszystkie gary, to wszystko jest dezynfekowane. No na przykład wiesz, ja bym powiedział, że jest sobota, ale okej, okay. Jest piątek, to wszystko jest robione. Czyli jest tak, jest bardzo duża dezynfekcja. W piątek to nawet wiele rzeczy jest rozkręcane po prostu, już szorowane tak totalnie, nie? No. Takie zwykła dezynfekcja to jest codziennie po prostu, a cały piątek nie ma gotowania, nie ma rozlewu, nie ma nic, tylko jest po prostu szorowanie wszystkiego. Bo wy teraz dajecie 3 miesiące na piwa, tak? Tak. No to jest fenomenalny wynik.
natomiast... bez pasteryzacji, bez filtracji. Ale to jest tak, wiesz, no, rozkręcana jest warzelnia, rozkręcane są elementy zbiorników, rozkręcane są, jest bardzo wiele elementów rozlewaczki, czy nalewaczki, jak się mówi, rozlewaczka czy nalewaczka? Ja bym powiedział, że monoblok. Ale to nie jest monoblok. To nie jest monoblok? Nie. Więc tak, w lecie w tym roku trochę w pewnym momencie skróciliśmy do 2,5 miesiąca. No bo trochę te transporty w tym ciepłym i tak dalej. Ale tak to trzymamy 3 miesięcy i spokojnie. Też dużo chmielu dajemy. To prawda, chmiel też konserwuje. To nie jest, to się nie wzięło z niczego. Okej, okay. Dlatego summer ten, bo tam jest mniej chmielu. A dziwimy się. No ale jest mniej w porównaniu do Sanego, czy tam Moli, czy innych. Jeśli chodzi o, no ale jeśli chodzi o ilość zużytego chmielu do stopni plato, to myślę, że summer może pobić rekordy w naszym. No, muszę wam pogratulować. Wasz profil na Facebooku przegonił profil Pinty, co się wydawało kiedyś jeszcze w ogóle niemożliwe do wykonania. Ty jakiś kupujecie tych lubisiów w Turcji, czy na Tajwanie, czy gdzie? No akurat chyba taki moment, bo to tam każdy gdzieś tam trochę przyspiesza. Nie no wiesz, było tak, przez długi czas było tak, że ale browar Pinta szli tak łeb w łeb, w którymś momencie Pinta troszkę odskoczyła. No i wydawałoby się, że wiesz, przez tyle lat oni już mają taką bazę, że nikt ich nie dogoni, a tutaj... Jak tego wykonaliście? Ja nie wiem, to Marcin. Kupujesz na Allegro. Tak, nikomu jeszcze nie przyznałem się. Nie, tak poważnie. No, staramy się dbać po prostu o tego Facebooka, staramy się jakieś tam... Sami to robicie, czy jakaś tam agencja robi? Niestety jeszcze, znaczy niestety. Z jednej strony to jest wielka przyjemność móc tam jakby wrzucać te posty i nawiązywać. Pasować, ban. Wiesz, porozmawiać, bo to jest też tak, że za tym wszystkim, co tam robimy, idzie też masa wiadomości na Facebooku, które wymieniamy z ludźmi, z naszymi klientami, z ludźmi, którzy piją nasze piwa, z pubami i tak dalej. To jest fajne, te komentarze, odpisywanie na to. Natomiast zajmuje to bardzo dużo czasu i trochę czasami nam brakuje tego czasu, żeby właśnie się tym zająć. No tak, natomiast bo jest rozlew, jest coś tam, jest wysypka. No ale robimy co możemy. Staramy się jakby codziennie po ciężkim dniu zawsze na tego Facebooka na chwilę zajrzeć, poodpisywać, wrzucić jakieś zdjęcie. Teraz następny krok to Ciecha. 50 tysięcy. A co to jest Ciecha? Taki browar grupy BRIO. Nawet nie wiedziałem, że oni mają tyle lajków, ale tak jak na początku strasznie... I Beer Lovers. Beer Lovers ma jeszcze więcej. Tak? A to jest wróg twój najgorszy. Ci odlecha. Wszystkich. Aha. Całego polskiego kraju. Ale oni czasem nawet piszą o nas coś. Tak, no bo to jest piąta kolumna. Nie, że oczywiście pozdrawiamy. Ciule. Ja nie znam. Kiedyś widziałem, że coś o nas napisali, ale nie czytam, więc nie wiem, nie mam. No okej. Okay. To co szykujecie na Warszawę? No bo Warszawa za tydzień. Pewnie parę dni przed Warszawą ukaże się ten wywiad na blogu. Czego można się spodziewać w Warszawie? Jakich piw? Nie wiem, czy premier. Jak nie premier, to chociaż co przywieziecie? No, wszystkie ostatnie premiery. Tak. Tam też ja widziałem ostatnio, chłopaki udostępnili aplikację i w tej aplikacji już wszystko jest aktualne. Aha, czyli można sobie sprawdzić. Tak, można sobie sprawdzić, a jak komuś się nie chce sprawdzać, to szybko mogę powiedzieć. Na pewno Enigma, na pewno Little Molly, Azaka, Sany, Molly, Australian Weizenbock, który się dawno nie było, właśnie Australian Weizenbocka. Właśnie teraz wraca. American IPA, Double IPA, Mozaik. To ile tych piw będzie? Dużo. Myślę, że 11 chyba. Ale wszystkie na stopnie? Nie. Mamy jeszcze prawdopodobnie 6 albo 8 kranów będziemy mieli, więc będziemy na zmianę podpinać. Szkło, koszulki, jakieś takie rzeczy będą? A, koszulki. Na pewno szkło. Wraca do nas koszulek. Ale poczekaj, szkło? Będzie? Craftmaster? Czyli jak ktoś nie będzie chciał pić shakera, to zapraszamy. To polecamy.
buty, to weźmiemy dużo. No właśnie, 100 pro. Działamy coraz bardziej w temacie koszulek. No trzeba przyznać, że tutaj było za dużo obowiązków, a za mało czasu. I jednak odkładaliśmy to na bok. Z tego, co się teraz orientuję, to 2017 drugi kwartał. Pierwszy druk koszulek będzie lada dzień, ale to jest też taki testowy. Ale w Warszawie będzie, nie będzie? Nie będzie. Natomiast lada dzień będą pierwszy druk, jeżeli się uda i będziemy zadowoleni. A to jest akurat duży problem, bo już było kilka prób i nie byliśmy zadowoleni. Jeżeli się uda i będziemy zadowoleni, to zaczniemy dystrybucję koszulek. Czy w tym roku jeszcze się na jakimś festiwalu oprócz Warszawy, na jakiś festiwal się wybieracie? Nie ma chyba nic już poza... Poznań. Jest Lublin. Tak się złożyło, że nie. Ale też faktem jest, że my bardziej chcemy się przygotować na przyszły rok organizacyjnie na festiwale. Za dużo nam to czasu zabierało, musimy do tego zupełnie inaczej podejść. W tym roku po Warszawie pasujemy. Natomiast w przyszłym roku pewnie z chęcią się wybierzemy na dużo większą ilość festiwali. Czyli jednak zmiana, tak? Bo w tym roku ograniczyliście, a w przyszłym też jest większy. Tak. Chcemy się przygotować tak, żeby nasz wyjazd na festiwal nie zabierał tyle czasu. Że po prostu, wiesz, możemy wsiąść w samochód, dojechać. Po prostu w samochodzie będą zawsze spakowane ciuchy. Jedno takie, że tego wyrzucasz potem. Podpinasz paletę z piwami, a nie, to mówiłeś, że do samochodu wjeżdżasz tą paletą, tak? Tak. I jedziesz. No okej. To powiem wam, że jest na co czekać na Sorachi Ace, bo ono bez chmielenia na zimno robiło niesamowite wrażenie, a co będzie po chmielenie na zimno, to rzeczywiście... Sami czekamy. Tak, to może być niezłe. Rzeczywiście może, jak to czasem ktoś tam żartował, to można by napisać, że minister zdrowia ostrzega, może grozić urwaniem dupy. Dobre. No to co? Wszystkiego dobrego. Wasze zdrowie.